przechodzimy dalej do obrad. Czy tylko nie ma pana Kuźwicy? No najlepiej przed głosowaniem poczekamy chwilę. Przechodzimy do punktu 11, podpunkt pierwszy, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Piekorzów. Bardzo proszę panią sekretarz o kilka słów w celu wyjaśnienia tego projektu uchwały. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni sołtysi. W pierwszej kolejności chcę wszystkim państwu pogratulować wyboru i życzyć, aby te 5 lat, które jest przed nami, przebiegło spokojnie i abyśmy wspólnie wypracowali dobre zadania, dobre inwestycje dla mieszkańców gminy Piekorzów. Pozwólcie państwo, że w kilku zdaniach przedstawię zmiany statutu. Zmiany statutu przedstawione w projekcie uchwały wynikają ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję. Czyli może tak po kolei. W pierwszym punkcie dokonywana jest zmiana w paragrafie 18 ustęp 3, czyli w paragrafie, który mówi o sposobie powiadamiania państwa radnych o sesjach. Już jest XXI wiek od kilku lat i jak państwo wiecie, obowiązek jest już transmisji na żywo sesji Rady Gminy i dlatego zaproponowaliśmy w tym paragrafie, aby doręczać państwu elektronicznie materiały na sesję. Zostaniecie państwo wyposażeni w laptopy służbowe, w tablety służbowe. Każdy będzie miał z państwa założony adres na jako radnego i jednym kliknięciem wszyscy państwo w tym samym czasie otrzymacie materiały, te, które będą procedowane na sesji Rady Gminy, a dodatkowy zbiór papierowy będzie do wglądu w biurze Rady Gminy. Czyli jeżeli ktoś chciałby zerknąć do wersji papierowej, to będzie taki zbiór cały do państwa dyspozycji, ale tak chcielibyśmy przejść do zasady, tak jak już jest w innych gminach, że doręczane są zawiadomienia wraz z dokumentami, projektami uchwał Rady elektronicznie do każdego z państwa. Następna zmiana przedstawiona w punkcie 2 dotyczy uchylenia wniosku formalnego o głosowanie imienne. Tak jak już państwo przećwiczyliście w tej pierwszej części uroczystej sesji, od tej kadencji jest głosowanie imienne jawne przy pomocy urządzeń do tego służących, które będą notować i przekazywać do wiadomości mieszkańców, jak kto z państwa zagłosował, do momentu, aż te urządzenia nie zaczną działać, a u nas uruchomimy takie urządzenia na początku roku przyszłego. Do tego momentu głosujecie państwo poprzez wypowiedzenie, jak się opowiadacie za jakimś wnioskiem czy uchwałą i te dokumenty, te wykazy imienne będą zamieszczane na BIP-ie, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń urzędu. Czyli każdy mieszkaniec może sprawdzić, jak dany radny głosował. Dlatego też jest konieczność uchylenia z paragrafu 33 punktu 10 mówiącego o tym, że na wniosek radnego może być wprowadzone głosowanie imienne. W punkcie trzecim, czyli paragraf 35 mówi o interpelacjach i zapytaniach. Zmiana ustawy doprecyzowuje, dotychczas nie było zapisu, co to jest interpelacja, co to jest zapytanie. Teraz ustawa już doprecyzowuje, co to jest zapytanie i co to jest interpelacja, ale główna zmiana dotyczy formy składania interpelacji. Od tej kadencji nie ma interpelacji ustnych ani zapytań. Wszystkie interpelacje i zapytania państwo składacie za pośrednictwem przewodniczącego rady na piśmie do pana wójta. I automatycznie ustawodawca już nie odniósł się, że każda rada gminy sobie ustala termin do udzielenia odpowiedzi na interpelację, tylko ustawodawca wskazał, że pan wójt ma termin do udzielenia odpowiedzi 14 dni od otrzymania takiej interpelacji.
W dotychczasowym statucie mieliśmy zapis 21 dni, dlatego zachodzi potrzeba. W dalszym punkcie macie Państwo liczbę 21 zamienioną na liczbę 14. Kolejna zmiana dotycząca właśnie interpelacji i zapytań mówi o tym, że te Państwa interpelacje zamieszczane są też na stronie BIP-u, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Gminy, i odpowiedzi na te interpelacje Państwa też są publikowane na po prostu elektroniczne wersje w tym biuletynie i na stronie internetowej. Kolejna zmiana dotyczy inicjatywy uchwałodawczej. W dotychczasowym statucie inicjatywa uchwałodawcza była przypisana wójtowi i radnym i z ustawy wynikało, że kluby radne też mają. Teraz jest doprecyzowanie jeszcze ustawy, że też jest tak zwana grupa mieszkańców, inicjatywa obywatelska dla naszej gminy, która liczy powyżej 15 tysięcy mieszkańców, musi co najmniej 200 mieszkańców złożyć taką, ma prawo, inicjatywę uchwałodawczą, czyli przedłożyć do Wysokiej Rady do procedowania projekt uchwały. Tylko w tym punkcie, w punkcie 5, pozostawiona jest do wyboru Państwa radnym, ilu radnych będzie miało tą inicjatywę uchwałodawczą. Powiem, że w dalszym punkcie macie Państwo zmiany klubu rady. Dotychczas ustawa o samorządzie gminnym nie regulowała liczby radnych, którzy mogą tworzyć kluby radnych. Było odniesienie do statutów, że sobie każdy organ, każda jednostka samorządu terytorialnego miała prawo decydować, ilu radnych ma prawo zawiązać i założyć klub radny. Teraz ustawa mówi, że 3 radnych już ma prawo utworzyć klub radny, czyli w punkcie 5, w ustępie 1, w punkcie 3 jest do wypełnienia wpisanie cyfry liczby radnych, którzy będą mieli inicjatywę uchwałodawczą. Do tej pory literalnie czytając statut obowiązujący wynikało, że nawet jeden radny Rady Gminy Piekoszów miał inicjatywę uchwałodawczą. Następna zmiana właśnie dotyczy tego, co już wcześniej Państwu powiedziałam, czyli punkt 6 dotyczy procedury głosowania. Czyli na ten moment korzystamy z ustępu 1a zawartego w literze B, czyli głosowanie wtedy, kiedy nie funkcjonują te urządzenia do liczenia elektronicznego głosów, no bo też może się sytuacja taka zdarzyć, że sieć elektroniczna czy prąd nie będzie działał i będziemy musieli głosować imiennie, tak jak to miało miejsce dzisiaj. I automatycznie musimy w tym paragrafie uchylić ustęp 4, który mówił, że dopuszcza się stosowanie urządzeń do elektronicznego liczenia wyników głosowania. Teraz jest to ustawowy wymóg, czyli ten paragraf uchylamy. W paragrafie 64 uchyla się ustęp 5. Paragraf 64 to jest zapis o komisji rewizyjnej, o zadaniach komisji rewizyjnej. I dotychczas komisja rewizyjna miała uprawnienia rozpatrywania skarg, wniosków, jakie wpływały, czy to na pana wójta, czy na działalność jednostek organizacyjnych gminy i jej kierowników. Tak jak Państwo dalej widzicie w zmianie statutu, powołana jest nowa komisja i to jest wymóg ustawowy, że oprócz komisji rewizyjnej jest obligatoryjna teraz komisja skarg, wniosków i petycji, i te uprawnienia do rozpatrywania skarg, wniosków i dodatkowo petycji zostały przeniesione do tej komisji, czyli automatycznie musimy to zadanie uchylić z zadań komisji rewizyjnej. Dodany jest rozdział 5a, mówiący o zasadach i trybie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj, jak Państwo przeczytaliście zapewne zapisy tego paragrafu, mówi się tu, że komisja analizuje treść skargi, wniosku czy petycji, podejmuje czynności, ma uprawnienia pytać i prosić o wyjaśnienia, natomiast rozpatruje skargę, wniosek czy petycję Rada Gminy. Dlatego nie ma tu sformułowań, że komisja rozpatruje skargę, wniosek czy petycję,
tylko jak gdyby w imieniu Rady dokonuje tych czynności, żeby ustalić stan faktyczny i przedstawić Radzie swoje stanowisko w zakresie właśnie skargi, wniosku lub petycja, która wpłynie do Rady. Zapis jest również taki, aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrywanie takich dokumentów, takich wniosków, skarg i petycji, mówiący o tym, że jeżeli wpłynie taka skarga, wniosek lub petycja do Wysokiej Rady, to nie jest potrzebna sesja Rady i podjęcie uchwały, że ma rozpoznać tą skargę, wniosek czy petycję ta komisja, w tym celu powoływana obligatoryjnie przez każdą Radę Gminy, ale z automatu już taka komisja dostaje ten dokument do rozpoznania, do badania i analizy i na następnej sesji przedkłada Wysokiej Radzie swoje stanowiska w tej sprawie. Ponieważ rozpatrzenie skarg, wniosków czy petycji kończy się podjęciem przez Wysoką Radę stosownej uchwały Rady. No i ostatnia zmiana mówiąca o tym, że wszystkie zapisy statutu obowiązujące dotyczące komisji stałych Rady dotyczą również odpowiednio komisji tej skarg, wniosków i petycji. I to, co Państwu już wcześniej sygnalizowałam, cyfrę 4 przy klubie radnych zastępuje się teraz cyfrą 3, bo już ustawodawca wskazał, że 3 radnych ma już uprawnienie utworzyć klub radnych. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do Pani Sekretarz? Państwo Radni, my musimy również tutaj ustalić ilość radnych, ilu radnych ma tą inicjatywę uchwałodawczą. Ja proponuję 3. To jest taka liczba nie za mała, nie za duża. Myślę, że taka w sam raz. Czy jest zgoda na... No może pan. Panowie radni? Tak? Pan Kotwica? Panie radny? Analizuję, ale tak. Tak. Czyli tutaj państwo radni zgadzają się z? Tak. Czyli jednogłośnie stawiamy tutaj radnym w liczbie co najmniej 3. Czy są pytania do Pani Sekretarz jeszcze w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Pan Piotr Bąk. Za. Lucjan Puk. Za. Barbara Drogosz za. Zdzisław Prosicki. Za. Wiesław Kobyś. Za. Stanisław Kotwica. Za. Dorota Kuczyńska. Za. Dorota Łukasik. Ewelina Malinowska. Za. Małgorzata Pietrzykowska. Za. Krzysztof Trzybicki. Za. Julian Palas. Za. Paweł Zalewski. Za. Jacek Cegadło. Za. Bożena Żuława. Za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta 15 głosami za, nadaje jej numer 1/4/2018. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Piekoszów w kadencji 2018-2023. Państwo radni za chwilę otrzymają puste druki do komisji, za chwilę podam i każdy wpisze się do 2 komisji, ewentualnie do 1, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, jak również statutu Rady Gminy Piekoszów. Każdy radny maksymalnie może należeć do 2 komisji. Czyli do 2 komisji każdy z Państwa się może wpisać. Nadmienię tylko, że komisja rewizyjna ma ograniczenia ilościowe, czyli tutaj od 3 do 5 osób, czyli minimalnie 3 osoby, maksymalnie 5 osób. Pozostałe komisje nie mają takich obwarowań.
5 minut przerwy na czas wpisywania się do komisji, żeby nie było tak bardzo. Ale bez wychodzenia. Dwie komisje, propozycje do dwóch komisji i komisja skargi już wniosków, tylko dwie osoby się wpisały. No nie może być kłopot. Musi być co najmniej trzy osoby, pytałam panią prawną. Musi być co najmniej trzy osoby w takiej komisji, więc bardzo proszę, zachęcam, żeby w tej komisji też wziąć udział. Najważniejsza komisja w zasadzie, bo ona się spotyka tylko w takich przypadkach, kiedy te skargi wnioski rzeczywiście są. I bardzo proszę komisję rewizyjną o ukonstytuowanie się, czyli bardzo proszę o Pawła Zaleckiego, Jacka Zygadło i Wiesława Kopyścia. Państwa radnych proszę o oddalenie się w ustronne miejsce i ukonstytuowanie. Wyznaczenie przewodniczącego, zastępcy.
Bardzo proszę przewodniczącego komisji o podanie wyników ukonstytuowania. Przewodniczący Jacek Zagrabło, zastępca Wiesław Kopyść i członek Paweł Zalewski. Bardzo proszę Komisję do spraw skargów, wniosków i petycji w składzie Bożena Żuława, Dorota Łukasik i Jacek Zygadło o również wyjście i ukonstytuowanie się, wybranie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Krzysztof Trzebiński, Piotr Bąk, Ewelina Malinowska, Małgorzata Pietrzykowska, Dorota Łukasik, Lucjan Fuk, Dorota Kupczyńska, Zdzisław Grosicki i Barbara Drogosz. Też musimy pójść i kontynuować. Proszę Państwa, Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu i Finansów ukonstytuowała się. Przewodniczącym zostałem ja, Zdzisław Grosicki. Wiceprzewodniczącą została Pani Ewelina Malinowska. Bardzo dziękuję. Czytamy członków, zapiszmy sobie cały skład. A to będę już czytać przy uchwale. Za chwilę. Komisja kolejna do spraw oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. W składzie Krzysztof Trzebiński, Ewelina Malinowska, Małgorzata Pietrzykowska, Bożena Żuława, Zdzisław Grosicki, Dorota Kurczyńska. Proszeni są o opuszczenie sali w celu ukonstytuowania. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o podanie składu prezydium. Komisja do spraw oświaty, kultury i sportu, ochrony środowiska i pomocy społecznej ukonstytuowała się. Przewodnicząca Pietrzykowska Małgorzata, zastępca Krzysztof Trzebiński. Dziękuję. I już ostatnia komisja. Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego w składzie Balas, Julian, Zalewski, Paweł, Piotr Bąk, Wiesław Kopyść i Lucjan Fuk. Też proszeni są o wyjście i ukonstytuowanie się. Przewodnicząca, Wysoka Rada, ja prosiłabym o dodanie do tej uchwały artykułu 18a ustawy o samorządzie, ustęp 1 i 2, ponieważ z jakichś tutaj powodów omyłkowych, może nie znalazła się, a powinna być ten artykuł w tej podstawie prawnej, ponieważ on dotyczy komisji rewizyjnej i powinien się tam znaleźć. Prosiłabym o dopisanie i przegłosowanie w takim kształcie tej uchwały.
Czyli na podstawie artykułu 18a, ustęp 1 i 2. Tak. Oraz artykuł 21, dalej już tak, jak jest zapisane w projekcie uchwały. Dalej już bez zmian. Tak. Na podstawie artykułu 18a, ustęp 1 i 2. Nie zamiast. Nie. I artykuł 21, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990. Dalej już bez zmian. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Piekoszów w kadencji 2018-2023 powołuje się Komisja Rewizyjna. Jacek Zegarbów, przewodniczący. Wiesław Kobyś, wiceprzewodniczący. Paweł Zalewski, członek. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji. Przewodnicząca Bożena Żuława, wiceprzewodnicząca Dorota Łukasik, członek Jacek Zegarbów. Komisja do spraw... Jacek Zegarbów. Komisja do spraw gospodarczych, budżetu i finansów. Przewodniczący Zdzisław Grosicki, wiceprzewodnicząca Ewelina Malinowska, członkowie Kotwica Stanisław, Julian Balas, Krzysztof Trzybiński, Piotr Bąk, Pietrzykowska Małgorzata, Łukasik Dorota, Lucjan Huk, Dorota Kurczyńska i Barbara Drogosz. Barbara Drogosz. Komisja do spraw oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Przewodnicząca Małgorzata Pietrzykowska, wiceprzewodniczący Krzysztof Trzebiński, członkowie Ewelina Malinowska, Bożena Żuława, Zdzisław Grosicki, Dorota Kurczyńska. Żuława czy Zała? Żuława. Zdzisław Grosicki, Dorota Kurczyńska. Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Paweł Zalewski, przewodniczący. Lucjan Huk, wiceprzewodniczący. Członkowie Julian Walas, Piotr Bąk i Wiesław Kobyś. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Piotr Bąk. Za. Lucjan Huk. Za. Barbara Drogosz. Za. Zdzisław Grosicki. Za. Wiesław Kobyś. Za. Stanisław Kotwica. Za. Dorota Kurczyńska. Dorota Łukasik. Za. Ewelina Malinowska. Za. Małgorzata Pietrzykowska. Za. Krzysztof Trzebiński. Za. Julian Palas. Za. Paweł Zalewski. Za. Jacek Zegarbło. Za. Bożena Żuława. Za. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty 15 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwale nadaje numer 1/5/2018. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania
oraz wysokości diety dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Piekoszów. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Czy mają, zanim podamy tutaj padną z sali, kwoty i określone zostaną wszystkie dane, ale to kwoty, to Państwo radni ustalają, Panie Radny. Ja pytam, czy są zapytania odnośnie projektu uchwały, zanim zostaną podane te kwoty? Przepraszam, czy nie powinno być na sesji roboczej, na komisjach podane, a nikomu coś narzucać? Ale nic nikomu nie narzucamy. Słucham propozycji. Pan radny Julian Balas. Z zeszłego tygodnia z gazety. Ustawowo, gdzie jest podane. Co? Ale ja nie widzę. Proszę zrobić sobie przerwę, zaznajomić się z tym tematem. Ale oczywiście przepisy precyzyjnie ustalają wysokość diety radnego, co jest, co Państwo dostali w projekt uchwały i tutaj wszystko jest jak należy opisane. Panie radny, ja nadal nie wiem, o co chodzi, bo dostaliście Państwo projekt uchwały, gdzie teraz należy w miejsce wykropkowane podać propozycje. Propozycje nikt nam nie narzuca, tylko my radni ustalamy. Więc ja słucham propozycji ewentualnie. Na początku zadawałam pytania, czy są pytania odnośnie projektu uchwały. Jeżeli nie ma, to proszę o propozycję. Pan Julian Balas. Ja uważam, że to powinno być najpierw poddane pod dyskusję na komisjach, żeby wypracować jakieś stawki. Jakieś stawki, no bo to jest w ciemno strzelanie. Coś to może być. A Pan się spieszy, da mi 4 lata za grosze bój głowy, a teraz dzisiaj nam się akurat spieszy, musimy to wskoczyć. Nikomu się nie spieszy, dostaliśmy projekty uchwał i je podejmujemy po prostu. Taki projekt uchwały powinien być przedyskutowany na komisji. No to dyskutujemy, no przecież to robimy. Ale to nie jest komisja, to jest posiedzenie, które jest... Na której również możemy dyskutować. To jest projekt uchwały, nad którym w chwili obecnej pracujemy. Pan radny Kosica. Bardzo proszę, jeżeli Panu to czymś pomoże, bardzo proszę, 10 minut przerwy. Bardzo proszę, 10 minut przerwy. Panie radny, w uzasadnieniu Pan ma kwotę bazową, jaka obowiązuje. Zgodnie z przepisem artykułu 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Gminy. Wysokość tych diet w ciągu miesiąca nie może przekroczyć łącznie 1,5-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa w 2018 roku wynosi 1789,42. A pan się jeszcze odnosi do ilości mieszkańców, dalej patrzysz. Ale to jest
to jest podana kwota bazowa. Tak. Kwotę bazowej powinniśmy wypracować jakąś kwotę konkretną. Panie radny, ale proszę nie krzyczeć, tylko mówić spokojnie. Nie krzyczę, ale tylko tak mówię, powinniśmy to wypracować, żeby nie wyskoczyć na chwilę zgodowi, jak w tej chwili. Że o, ustalamy tyle. Rozumiem, że przerwa się skończyła, radni zaczęli dyskutować. Pani przewodnicząca. Pan radny Grosicki. Prosiłem o przerwę, żeby nie było. Nie, no była widziana. Jak była? Jak była? Jak była? Jak była? Jak była? Panie radny, ogłosiłam przerwę, pan wyszedłeś, wróciłeś pan na miejsce i już... No, ja pani polemikę na tym chciałem zobaczyć, co usłyszy. To w czasie przerwy nie może być polemiki. Bardzo proszę, pan Sław Grusiński chciał zabrać głos, bardzo proszę. Wysoka radna. Ja mam taką propozycję do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Piekorzów. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, kwota bazowa na 2018 rok jest 1789,42 zł. W paragrafie drugim w ustępie pierwszym projektu uchwały proponuje następujące wysokości procentowe diet dla podpunkt 1. Przewodniczącego Rady proponuje 67% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp 2, co daje kwotę 1199 zł. Podpunkt 2. Wiceprzewodniczącego Rady 56% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp 2, co daje kwotę 1002 zł. Podpunkt 3. Przewodniczącego Komisji Rady 51% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp 2, co daje kwotę 913 zł. Podpunkt 4. 45% kwoty, o której mowa podpunkt 4 dla radnego 45% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp 2, co daje kwotę 805 zł. W paragrafie drugim w ustępie 6 projektu uchwały proponuję obniżenie diety o 50% wysokości w przypadku, gdy radny jest członkiem jednej komisji stałej rady. W naszym przypadku chyba ten punkt będzie martwy. W paragrafie trzecim w ustępie pierwszym projektu uchwały proponuję wypłatę diet do dnia 5 następnego miesiąca. W paragrafie trzecim w ustępie drugim projektu uchwały proponuję obniżenie diety o 15% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji i sesji rady. W paragrafie czwartym w ustępie drugim projektu uchwały proponuję również wypłatę kosztów podróży służbowej radnego w terminie 5 dni od złożenia rozliczenia. No to są takie moje propozycje. Jak państwo radni zanotowali, proszę o uwagę. To znaczy w ubiegłej kadencji radni mieli obniżone ze względu, i to bardzo drastycznie, ze względu na program naprawczy. Całe 5 lat pracowaliśmy za 600 zł miesięcznie, 620. W tym momencie są to te propozycje, są to propozycje takie podobne do obowiązujących w ościennych gminach. Czy pani mówi, weźmie pani jak ma ustawę, weźmie inne emocje, nie biegam tylko w głowie. No to proszę, w ościennych gminach, nie wiem, jak mamy
To proszę zgłosić propozycję. Pan Julian Falas. Ja chcę powiedzieć, że program naprawczy naprawdę się nie skończył. Przecież mamy jeszcze chyba 15 milionów. Ale program się skończył. Do spłacenia mamy co innego. No to mamy do spłacenia i proponuję tutaj tą propozycję kolegi Czerwińskiego, że pozostać przy poprzednich stawach. Panowie radni, jeszcze jest taka sprawa, że nie proponuję, tylko albo składacie wniosek, albo jest to luźna propozycja. Składacie wniosek o pozostawienie tych 600 zł, tak jak było do tej pory. 620. Albo robimy, jak 650. Pan radny. Padł wniosek, przepraszam, musiałam przygotować sobie imienny wykaz. Padł wniosek panów radnych o pozostawienie tych stawek na poziomie ubiegłych lat. I kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Piotr Bok. Lucjan Huk. Barbara przeciw. Wiesław Grosicki. Przeciw. Wiesław Kopyść. Przeciw. Stanisław Kotwica. Przeciw. Dorota Kuczyńska. Dorota Łukasik. Ewelina Malinowska. Wstrzymuje się. Pietrzykowska Małgorzata. Krzysztof Trzewińska. Julian Balas. Paweł Zaleski. Jacek Zygadło. Bożena Żuława. Za wnioskiem głosowało 3 osoby, przeciw 11, jedna się wstrzymała, wniosek upadł. Czy w takim układzie są jeszcze inne propozycje? Pani przewodnicząca proponuje, że raz przeciw są nadawane z poszczególnych komisji. Wyrękujemy po ościennych gminach, to będziemy mądrzejsi. Na co nawet się galopowe i upadły do poszczególnych. Panie radny, stawia mnie pan w kłopotliwej sytuacji, bo rzuca pan propozycję. Ja powiedziałam, albo zgłasza pan wniosek, albo nic. No, zgłaszam wniosek. No to precyzuj pan, panie radny. Zgłaszam wniosek, ażeby tematy w odnośnie diety dla radnych po prostu przenieść na komisję roboczą.
Pana, pana Kotwicy, aby projekt uchwały przenieść na kolejną sesję. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Piotr Bąk. Lucjan Puk. Barbara Drogosz, przeciw. Zdzisław Grosicki. Wiesław Kopyść. Stanisław Kotwica. Dorota Kurczyńska. Dorota Łukasik. Ewelina Malinowska. Małgorzata Pietrzykowska. Krzysztof Trzewiński. Przeciw. Julian Balas. Paweł Zalewski. Jacek Zygadło. Bożena Żuława. Za oddano 4 głosy, przeciw 11, 0 wstrzymujących, wniosek upadł. Pytam jeszcze raz, czy są inne propozycje? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Biegoszów. I tutaj ustala się zryczałtowane miesięczne diety dla radnych przewodniczącego Rady 67% kwoty bazowej, wiceprzewodniczącego Rady 56% kwoty, o której mowa w paragrafie 1 ustęp 2, przewodniczącego Komisji Rady 51% kwoty, o której mowa w paragrafie 1 ustęp 2, radnego 45%, o której mowa w paragrafie 1 ustęp 2. Został punkt 6 w paragrafie 2. Stawka diety, o której mowa w ustępie 1 punkt 2 do 4 ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy radny jest członkiem jednej komisji rady gminy, jednej komisji stałej rady. I paragraf 3 podpunkt 1, dieta, o której mowa w paragrafie 2, będzie wypłacana miesięcznie z dołu do dnia 5 następnego miesiąca przelewem na konto wskazane przez radnego. Zapytam odnośnie radnego, który udziała w jednej komisji. Jakim prawem musi odbywać to rozpadu mojego rady? Radny gminy powinien być, znaczy pracować przynajmniej w jednej komisji. To nie jest problem. Przynajmniej. Przynajmniej w jednej. No, jestem w jednej co. Dlaczego się to odbywa? Jakie można? No zawsze pan może zagłosować przeciw, panie radny. O czym pani mówi? Albo zgłosić, ja pytałam. Ja jeszcze do 10 to umiem. Pytałam. O, inne propozycje. Dlatego mówię bezprawne. Statut pani zna, czytała pani? Bo tak, jest, oczywiście. Nie bardzo. Dieta radnego, przypominam panu, jest to dieta za pracę. Jeżeli radny pracuje w jednej komisji, a inny pracuje w dwóch, to jest różnica. I to zasadnicza. Dlatego o tym statut wiem. I tu jest pani podmówiła. Zawsze można podważyć projekt uchwały podjęcia. Za chwilę można przeczytać statut tego radnego. I o czym bym polegał? Ale proszę mi dać skończyć, przeczytać zmiany. Ja jeszcze nie skończyłem. Także się porobili, że też dla przyzwoitości powinniście zgłosić jednego z nas do wiceprzewodniczącego. Choćby na mijam za niego, albo do komisji. Sami na szpicach stoicie. Jak tak można to jest demokracja? Co pan ma na myśli, co pan ma na myśli, mówiąc sami? Każdy się wpisywał. Pani Malinowska jest. Jest, co pan ma na myśli, mówiąc sami? I była taka możliwość, żeby zgłaszać propozycje. Panie radny, dyskutujemy o projekcie uchwały. W sprawie projektu uchwały, o którym teraz dyskutujemy. No i co dyskutujemy? Znaczy, nad projektem uchwały. Że jest błąd, poczytajcie statut i przeniesiono. To pan może zawsze projekt uchwały zaskarżyć. Uchwałę już podjętą zaskarżyć. No będę skarżył do Państwa. Oczywiście.
Za nieobecność, kontynuuję dalej, paragraf 3.2, za nieobecność żadnego organu miesiąc na posiedzeniu Komisji Stałej Rady, który jest członkiem na sesji Rady, dietę obniża się o 15% za każdą nieobecność. Potrąceń dokonuje się w oparciu o listę obecności na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i sesjach Rady. I jeszcze w paragrafie 4 podpunkt 3 jest rozliczenie kosztów podróży Rady. Radnych składa się w ciągu 7 dni od daty wyjazdu służbowego. Zwrot kosztów podróży wypłacany jest przelewem na konto radnego w terminie 5 dni od złożenia rozliczenia wyjazdu służbowego. Czy będą, czy nie będą, my jesteśmy zobligowani ustawą, żeby taki projekt uchwały podjąć, panie radny. To ja się pani zapytam, kiedy będzie szkolenie dla radnych? Tyle pan był przewodniczącym, nie było. Ja dopiero zaczynam. Byłem. Ja na mnie tam wygadać, że pani by mi nie myślała, nie marzyła o radnych, to już byłem na szkoleniu. Ale najlepiej to złapać ciemnotę i rząd. Trzeba by szkolić ludzi, bo co ci będzie? Panie radny, w tym momencie jestem przewodniczącą rady, nie wiem, od godziny czy półtorej, a pan tutaj próbuje robić zamieszanie. Nie jest ciemno. Wtedy pan wie, że masz jakiś ram trzyma. No nie jest ciemno. Jeśli lubisz rządu, to sobie też. Bo każdy mieszkaniec tej gminy wybrał nas na radnych. Nie każdy, tylko mieszkaniec. Mieszkaniec. I proszę nie obrażać tej obu. Ja nie obraziłem nikogo, bo ja obraziłem Bojczo i sobie. Ja czuję się obrażony, proszę pana. Nie, jeśli pan się czuje obrażony. Bo skoro jest pan w naszej gminie, tak. Jest pan radnym, reprezentuje także pan nas. Naszą gminę. Jak się pan czujesz urażony, to nam przeproszę. Proszę, proszę bardzo. Pan ma nikogo z tego, więc nie ubrzyżę. Proszę się zachowywać. Nie ubrzyżę. Czy są pytania w sprawie tego projektu uchwał z tymi wnioskami, z tymi propozycjami, które przeczytałam? Nie widzę. W takim razie... Czy ja też jako mieszkaniec mogę zadać pytanie? Bardzo proszę. Dzień dobry, Andrzej Borowski, mieszkaniec Brynicy. Pani Przewodnicząca, podała pani procentowe kwoty, a ja chciałbym jako mieszkaniec usłyszeć kwoty po prostu, jakie będą wynikać z tego. No proszę jeszcze raz powtórzyć, widocznie nie usłyszałem. Przewodniczącego Rady 67% to jest kwota 1199 zł. Wiceprzewodniczącego Rady 56% to jest 1002 zł. Przewodniczącego Komisji Rady 51% to jest 913 zł, radnego 45% kwoty bazowej to jest 805 zł. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Piotr Bąk. Wstrzymuję. Lucjan Fuk. Barbara Drogorza, Zdzisław Grosicki, Wiesław Kopyś, Stanisław Kotwica, Dorota Kurczyńska, Dorota Łukasik, Ewelina Malinowska, Małgorzata Pietrzykowska, Krzysztof Trzybiński, Ewala Julian, Paweł Zaleski, Jacek Zygadło, Bożena Żuława, za oddano 10 głosów, przeciw 3, wstrzymało się od głosowania 2 osoby. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwale nadaje numer 1/6/2018.
przechodzimy do kolejnego projektu uchwały ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Koszyce. Również Państwo dostali projekt uchwały do domu wcześniej, więc proszę teraz o propozycje ewentualne wynagrodzenia dla wójta. Ja tylko przypomnę, że no wójt póki co jest sam bez zastępcy. I moja propozycja jest taka, Państwo też również mogą złożyć propozycję, żeby to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 brutto, dodatek funkcyjny w kwocie 2100, dodatek specjalny 40%, co łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 2760 zł brutto. Czy są inne propozycje? Jest to netto czy brutto? Brutto tam pisze. Czy są pytania, czy są inne propozycje? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Przepraszam bardzo, gdzie te kobiety? Nie widzę cię. Panie radny, padła propozycja. Pytam, czy są inne propozycje? Tak samo jest radna i pani, tylko bardzo nie różne. Ale pan nie słucha. Pytałam, czy ma pan pytania. Ja nie jestem pajacykiem, żeby tak nie było. Muszę dobrze analizować. Za czym proszę? Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Pytam jeszcze raz. Niech pani zobaczy, mam tu jakieś kwoty, czy nie mam kwoty. Ale podałam propozycję. No ale jak? My podejmujemy wynagrodzenie zasadnicze w pozycyjnej zmianie. Może zgłosić. Ale ja mam uwagę do pani przewodniczącej. Jak od nas propozycje się nie przyjmuje, tylko jako wniosek. Dlaczego tam nie ma wniosku, tylko propozycji? To jest propozycja, te puste miejsca. Wniosek nie, to nie była, od was był wniosek za odrzuceniem projektu uchwały, więc za przeniesieniem. Więc... To też jest wniosek, to jest każda propozycja to jest wniosek. Nie? Umarłujmy to, że albo propozycja, albo wniosek, żebyśmy się rozumieli wzajemnie. Bo tak jak mówię, że od nas propozycja nie, bo ta propozycja nie, to musi być wniosek. No to dlaczego z tamtej strony nie ma wniosku, tylko propozycji? Ale z jakiej strony? Gdyby Państwo podali inne propozycje, to byłoby głosowanie. Jak możemy podać propozycję? Dopiero teraz przyjmujemy te kwoty, które wójt ma, o których wiemy. A nie mamy propozycji, o ile mamy kwoty? W takim razie składam wniosek, aby wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 4800 zł brutto, dodatek funkcyjny był w kwocie 2100 brutto, dodatek specjalny w wysokości 40%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2760 zł. Wniosek poddaję pod głosowanie. Już za chwilę. To są te kwoty, które wójt miał, czy które mamy podnieść. Prowadźcie nas tematykę, no ludzie. Jak jest pani zmęczona, przerwy 10-15 minut, wracamy na obrad. Nie jestem zmęczona, pan o to wcześniej nie pytał, chociaż pytałam, czy są pytania. No cały czas pytam, że te kwoty to wójt miał. No ale wójt jest nowym wójtem. Zaczyna pracę, trzeba podjąć wynagrodzenie wójtem. Ja nie mówię, że mam nie podnieść się. Tylko żeby ci ludzie zrozumieli. Panie radny, zaczynamy nową kadencję, więc my podejmujemy nowe, czy to są zupełnie nowe, czy są to nowe, stare kwoty. Tak trzeba było mówić, że to są wójta, stare dochody. To
jest ważne, my zaczynamy nową... A nie mącić, mąkać, że kurde gimię, trzeba procedować. Nową kadencję musimy ustalić wynagrodzenie dla wójta, wynagrodzenie dla radnych jest to zupełnie normalne. Tak jak idzie człowiek do pracy, dostaje angaż, no to tak samo jest i tutaj. Wasza propozycja w formie wniosku, którą trzeba przegłosować. Już chwilę przygotuję. Nie trzeba, pani przewodnicząca, to możemy głosować. Nie trzeba przegłosować. Poddaję pani pod głosowanie, nie przegłosować. Czy są inne propozycje? Czyli pan wniosek, podałam kwoty brutto. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Piotr Gąb. Za. Lucjan Puk. Za. Barbara Drogosz. Za. Zdzisław Rosicki. Za. Wiesław Kopyś. Za. Stanisław Kotwica. Wstrzymuję się, bo nie mam składnie wyjaśnień. Dorota Kopczyńska. Za. Dorota Łukasik. Za. Ewelina Malinowska. Za. Małgorzata Pietrzykowska. Za. Krzysztof Trzewiński. Za. Julian Palas. Za. Paweł Zaleski. Za. Jacek Segadło. Za. Bożena Żuława. Za. Wniosek przeszedł 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym. Przechodzimy do głosowania projektowy wniosek, panie radny. Przechodzimy do głosowania w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Piekoszów. Uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Piotr Bąk. Za. Lucjan Puk. Za. Barbara Drogosz. Za. Zdzisław Prosicki. Za. Wiesław Kopyść. Za. Stanisław Kotwica. Wstrzymuję. Dorota Kupczyńska. Za. Dorota Łukasik. Za. Ewelina Malinowska. Za. Małgorzata Pietrzykowska. Za. Krzysztof Trzewiński. Za. Julian Palas. Za. Paweł Zaleski. Za. Jacek Zegadło. Za. Bożena Żuława. Za. Za oddano 14 głosów, przeciw nie było. Jeden wstrzymujący. Projekt uchwały został podjęty 14 głosami za. Uchwale nadaje numer 1/7/2018. Zanim przejdziemy do punktu 18, padła propozycja, żeby każdy z nas, no żeby mieć wspólny kontakt, żeby każdy z nas wpisać numery telefonów, wpisać na jakąś listę, ktoś to zbierze, przepisze na komputerze i każdemu radnemu poda nasze numery telefonów, jeżeli radni sobie tego życzą oczywiście. W takim razie ja dam kartkę. Każdy się wpisze na nią.
każdy po kolei się wpisze. Ja serdecznie Państwu radnym dziękuję za dzisiejsze obrady. Zamykam obrady pierwszej sesji Rady Gminy w Piekoszowie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.